dobry. Z tego co widzę, wszyscy też już mnie widzą i słyszą, więc chciałabym Państwa bardzo serdecznie powitać. Mówię do Państwa z miejsca, do którego jestem przyzwyczajona, ponieważ jesteśmy w sali konferencyjnej, ale i okoliczności, i logotypy za mną, i temat dzisiejszej konferencji będzie nietypowy. Zanim zdradzimy wszystkie szczegóły, oddam głos prezesowi Legii Warszawa, panu Dariuszowi Mioduskiemu, który zdradzi dokładny temat naszego dzisiejszego spotkania. Witam panie prezesie, również ze stadionu. Dzień dobry pani Izo i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trochę nietypowy sposób to się dzieje. Pierwszy raz biorę udział w tego typu konferencji prasowej. Ale rozumiem, że już od paru tygodni wszyscy się komunikujemy inaczej i powoli zaczynamy się przyzwyczajać do tego. No mam nadzieję, że to już tak bardzo długo nie potrwa i wrócimy niedługo do jakiejś. Natomiast dzisiaj niewątpliwie ta konferencja w ogóle jest nietypowa dla Legii Warszawa, ale nietypowa jest sytuacja, nietypowa jest też okazja, dlaczego ją robimy. Chciałem dzisiaj ogłosić bardzo ważne wydarzenie w życiu Legii. Jak wszyscy wiemy doskonale, od połowy marca na skutek epidemii, która nas otacza, przestaliśmy funkcjonować jako klub piłkarski. Nie możemy prowadzić naszej działalności sportowej, nie prowadzimy naszej działalności komercyjnej. Jak wszystkie inne kluby, przeżywamy pod tym względem trudny okres. Nie wiem, jak długo jeszcze ta sytuacja potrwa. Na dzień dzisiejszy nasz dział sportowy jest w pełni poświęcony temu, żeby wrócić na boiska jak najszybciej i mam nadzieję, że w ciągu następnych tygodni to będzie możliwe, ale wiemy już dzisiaj, że pewnie przez najbliższe miesiące nie będziemy grać z publicznością i nie będziemy normalnie funkcjonować. Wiemy też, że sam wirus nie zniknie z dnia na dzień. To nie będzie tak, że za 3 tygodnie nagle to wszystko się skończy i powrócimy do tego, co było. To będzie z nami przez jakiś czas i cały czas będzie on śmiertelnym zagrożeniem dla wielu, a w szczególności dla osób starszych. Dlatego jakiś miesiąc temu postanowiliśmy, że nie możemy pozostać bezczynni, że musimy działać. Legia zresztą zawsze była czymś więcej niż tylko klubem piłkarskim. Zawsze czuliśmy się częścią wielkiej społeczności, czuliśmy się integralną częścią Warszawy i czujemy odpowiedzialność wynikającą z tego, że jesteśmy częścią tej społeczności, jesteśmy częścią Warszawy. Dlatego dzisiaj próbujemy działać inaczej. Dotychczas to naszą misję społeczną realizowaliśmy zwykle przez Fundację Legii, która koncentrowała się na pomocy dzieciom i młodzieży, ale dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy działać inaczej. Dzisiaj postanowiliśmy, że cała Legia, za wyjątkiem oczywiście działu sportu, zamieni się w organizację pomocy społecznej. Dzisiaj oficjalnie startujemy z projektem, który Państwo widzą, gotowi do pomocy. Jest to kompleksowa akcja pomocy dla seniorów w Warszawie. Nadzieja jest, że wkrótce również w całym województwie mazowieckim. Włożyliśmy w to bardzo dużo pracy. Dzięki współpracy z naszymi partnerami, dzięki współpracy z T-Mobile Polska udało nam się od dzisiaj uruchomić linię pomocową, telefon pomocowy bezpłatny dla seniorów, który umożliwi im zgłaszanie ich potrzeb, dostarczania posiłków lub zrobienia zakupów, lub takiej pomocy medycznej czy psychologicznej. Już dzisiaj jesteśmy gotowi do sfinansowania i do dostarczenia ponad 10 tysięcy posiłków. Jest to możliwe również dlatego, że jako Fundacja Legii zawiązaliśmy strategiczną współpracę ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej i stworzyliśmy wspólnie zespół wolontariuszy. Mamy tych wolontariuszy już ponad 500, którzy będą realizowali te zadania i pomoc dla seniorów. Współpracujemy również z miastem stołecznym Warszawa, współpracujemy z Urzędem Wojewódzkim, które objęły patronat na tą akcję.
Mamy już kilkunastu innych partnerów, których nie będę wymieniał w chwili obecnej. Będziemy o nich mówić dużo, o tym, jak nam pomagają, co robią w najbliższym czasie, ale i de facto zamieniamy dzisiaj nasze media, naszą stronę i nasze media społecznościowe jako centrum informacji dotyczącej tej akcji. Na tych stronach, w tych mediach będziemy informować o wszystkich ludziach, firmach, instytucjach, które się włączą razem z nami w tą akcję. Dzięki wsparciu i współpracy z partnerem naszym komunikacyjnym Group One. Na początku maja ruszy też szeroka kampania informacyjna o akcji, bo chodzi o to, żeby również dotrzeć jak najbardziej nie tylko do firm i do tych, którzy chcą pomagać, ale przede wszystkim do seniorów. Bardzo chciałbym podziękować naszym wszystkim partnerom już teraz, ale oczywiście to jest dopiero początek tych podziękowań. Będziemy o nich mówić dużo i będzie wiele okazji do pokazania ich szczodrości, ich pracy. W przyszłości będziemy na ten temat mówić sporo. W tym momencie też chciałbym się zwrócić z apelem do wszystkich. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich możliwe osoby, firmy, instytucje publiczne, nie tylko publiczne, do współpracy. Chcemy zbudować jak największy wolontariusz, chcemy, żeby tych wolontariuszy było nie 500, ale żeby były setki więcej. Dzisiaj każdy z nas pomaga w jakiś tam sposób, każdy dokłada cegiełkę, ale dzięki współpracy skoordynowanej i na dużą skalę będziemy w stanie zrobić o wiele więcej. Będziemy w stanie ocalić więcej żyć, będziemy w stanie pomóc większej ilości seniorów i mieszkańców, będziemy w stanie odciążyć chociaż trochę nasz system medyki, nasz system pomocy opieki medycznej, tak żeby również im było łatwiej w tym okresie. Także mówimy o realnej, zorganizowanej, dużej pomocy na bardzo dużą skalę. Mam nadzieję, że to będzie akcja, z której my wszyscy będziemy dumni jako akcja, która będzie największą akcją pomocową w nowoczesnej historii Warszawy. Także chciałbym poprosić wszystkie media, w szczególności o wsparcie z dotarciu z informacją, szczególnie informacją dla seniorów. To oni często nie potrafią dzisiaj nawet korzystać z takiej pomocy. Oni są często zawstydzeni, nigdy nie musieli korzystać z pomocy innych, żeby działać. I dzisiaj mogą również nie potrafić, czy nie wiedzieć, czy są w ogóle w stanie. Dlatego dzisiaj dotarcie do nich, pokazanie im, że wszyscy jesteśmy tutaj gotowi do pomocy, że czekamy na nich i mamy to wszystko, co trzeba, żeby im tą podstawową pomoc zapewnić. Numer linii, która dzisiaj zaczyna funkcjonować, to jest 8009-1916-0. I chciałem wszystkim naprawdę bardzo podziękować i zachęcić do współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Wyczerpał pan temat, myślę, w 100%. Nawet nie musiałam dopytywać. Bardzo panu dziękuję za obecność. Tutaj poniżej możecie właśnie zobaczyć adres strony internetowej oraz numer telefonu. Jak za starych, dobrych czasów, można ten numer zapisać na kartce, wrzucić do skrzynki, jeżeli wiemy, że w naszym bloku, w sąsiedztwie mieszka osoba starsza, można to zrobić w ten sposób. W naszych mediach klubowych będą również specjalne plakaty, które będziemy mogli pobrać, drukować, żeby też je przywiesić czy udostępnić. Tak jak powiedział pan prezes, będziemy także widoczni w Warszawie, w mediach. Także mamy nadzieję i o to bardzo apelujemy, żeby ten numer stał się swego rodzaju wiralem i żebyśmy go udostępniali jak najszerzej. Pan prezes w swojej wypowiedzi wspomniał o tym, że jednym z naszych kluczowych partnerów, który udzieli nam wsparcia w akcji Gotowi do Pomocy, będzie Miasto Stołeczne Warszawa. I teraz połączę się z moim kolejnym gościem, z panią prezydent Renatą Kaznowską. Pani prezydent, czy już jesteśmy? Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło Panią widzieć ponownie, ponieważ mieliśmy okazję też się zobaczyć podczas meczu charytatywnego, który miał miejsce kilka dni temu. Pani prezydent, proszę powiedzieć, jak miasto w ogóle radzi sobie z tą sytuacją i jakie obszary wspiera właśnie najmocniej, jeśli chodzi o tę trudną sytuację, w której się znaleźliśmy? Tych obszarów jest oczywiście bardzo, bardzo wiele. Pierwszy, i od tego zaczęliśmy, to przede wszystkim szpitale. Warszawa ma 10 miejskich szpitali. Doposażenie szpitali przeznaczyliśmy na to 25 milionów złotych, przede wszystkim środki ochrony osobistej. To była taka pierwsza, największa aktywność. To również OIOMy. Przeznaczyliśmy kwotę 7 milionów złotych na doposażenie OIOMów, sprzęt, przede wszystkim respiratory, ale nie tylko. Natomiast tych obszarów w tak dużym mieście jest bardzo, bardzo wiele. DPS-y, o których w ostatnim czasie bardzo głośno, bardzo cieszymy się, bo udało nam się w naszych miejskich i w tych nadzorowanych przez nas DPS-ach wprowadzić bardzo restrykcyjne reguły postępowania, dzięki czemu, jak również środki ochrony osobistej, dzięki czemu nie mamy w Warszawie odpukać zachorowań na koronawirusa. To było dla nas niezwykle istotne. Kolejny obszar wsparcia to dzieci i młodzież. To się trochę wiąże z tym, co uruchamia dzisiaj Legia, za co bardzo dziękuję i cieszę się, że miasto może być partnerem tej wspaniałej akcji, wspaniałego projektu, że Stadion przy Łazienkowskiej zamieni się w centrum dowodzenia. Gotowi do pomocy. Bardzo za to dziękuję i bardzo, bardzo się cieszę. Dzieci i młodzież. Mamy w Warszawie bardzo wiele dzieci, które korzystały z nieodpłatnych, czy też częściowo nieodpłatnych posiłków w szkołach. Szkoły od 16 marca nie pracują. Pierwsza informacja była taka, że do świąt to zawieszenie zajęć zostało przedłużone na czas nieoznaczony, więc my też uruchomiliśmy, dzisiaj pan prezydent Trzaskowski uruchamiał kolejną akcję dedykowaną dzieciom i młodzieży. To są posiłki i paczki żywnościowe. Rodzic decyduje, z jakiej formy korzysta, czy to będzie paczka z półproduktami, gdzie będzie można w domu przygotować posiłek, czy też gotowy posiłek. Dzisiaj uruchomiliśmy kuchnię na Pradze Północ. Te dzieci, które w szkołach korzystały z darmowych posiłków, mogą korzystać poprzez nieco zmienioną formę również. Powstańcy warszawscy, grupa niezwykle dla nas ważna, którą zaopiekowaliśmy się natychmiast. Mamy coraz mniej powstańców, wspaniałych postaci, które wymagają szczególnej troski. Więc powstańców mamy zaopiekowanych poprzez i żywność, poprzez leki, zakupy, które im robimy, ponieważ również udało nam się uruchomić wolontariat. W każdej dzielnicy mamy dzielnicowe centra wsparcia i te centra wsparcia fantastycznie pracują i jestem przekonana, że to będzie też obszar, gdzie będziemy mogli razem popracować w ramach tej akcji gotowi do pomocy. Łączmy siły. To jest niezwykle potrzebne. My też nie wiemy, jak długo potrwa okres epidemii i na jak długo ta pomoc będzie musiała być rozłożona też w czasie. Pamiętajmy też o tym, że pomoc rzeczowa to jedno. Też to, co bardzo podoba mi się w akcji zaproponowanej przez Legię, to taka kompleksowość polegająca na tym, że będziemy mieli bezpłatną infolinię, gdzie seniorzy będą mogli zadzwonić, a pamiętajmy, w Warszawie mamy kilkaset tysięcy seniorów, będą mogli zadzwonić po poradę, ale też po taką pomoc psychologiczną. To jest niezwykle ważne dzisiaj, kiedy jesteśmy w dużej mierze zamknięci w czterech ścianach, bez kontaktu. Czasami senior potrzebuje po prostu rozmowy, więc ta akcja daje również taką możliwość poprzez po prostu wsparcie psychologiczne, również wsparcie materialne. Dlatego ja też bardzo, bardzo zapraszam i zachęcam wszystkich do udziału w tej akcji. Niech ta rodzina legijna rozwija się i wokół tej pięknej idei budujmy coś dobrego wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezydent i za obecność na dzisiejszej konferencji, za poświęcony czas. Bardzo miło było Panią gościć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Tak jak powiedziała pani prezydent, rozwijamy naszą rodzinę legijną warszawską, natomiast Legia jest inicjatorem tej całej akcji. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy zebrali się w jak największym gronie i jak najbardziej pomogli. Każda pomoc ma znaczenie, zarówno tak jak powiedziała pani prezydent, i materialna, ale także taka ludzka, ponieważ można dołączyć do naszego wolontariatu. Ja sama nieraz uczestniczyłam w różnego rodzaju wolontariatach jako wolontariuszka. Wiem, że nie ma nic piękniejszego niż taka bezinteresowna i szczera pomoc. Wszystkie te informacje znajdziecie na naszej stronie gotowidopomocy.pl. Zarówno instrukcje, jak można wesprzeć akcję jako firma, instytucja, ale właśnie także jako osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem naszej akcji. Jeszcze raz przypominam, że poniżej mamy numer naszej infolinii, jest on nieprzypadkowy, jak widzicie, 8009 1916 0. Zapisujemy numer na kartce, rozsyłamy, szerzymy informacje o numerze, o naszej infolinii pomocowej, żeby ona dotarła do jak największej ilości seniorów, którzy są teraz osobami w szczególnej sytuacji i bardzo potrzebują naszej pomocy. Dobrze, przechodzimy do kolejnych gości. Z nami już jest Jakub Nowak. Tak, już jesteście oboje w kadrze. Super, ale odległość jest zachowana. Tak, czyli jest bezpiecznie. Tak, z nami jest Jakub Nowak, który ma odpowiedzialną funkcję, ja może przeczytam, żeby się nie pomylić, ponieważ jest dosyć skomplikowana. Koordynator województwa mazowieckiego pogotowia harcerek i harcerzy Związku Harcerzy Rzeczypospolitej i Kasia Oszor-Szot, która jest koordynatorem wolontariatu Fundacji Legii. Więc tak, Kuba. Ponieważ to nie jest tak, że dzisiaj ta akcja startuje, ona od dłuższego czasu już sprawnie się dzieje. Czy mógłbyś nam opowiedzieć coś więcej właśnie o tym pogotowiu harcerek i harcerzy ZHR? Przepraszam Kuba, nie wiem, czy cię dobrze słychać, być może to jest mój problem, być może to jest problem konferencji. Czy mogłabym poprosić, żebyś postarał się mówić bliżej komputera, będzie lepiej nam słychać dźwięk, będziemy się może wymieniać. Poczekaj, sprawdzę tutaj u naszej ekipy technicznej. Czy Kuba jest już dobrze słychać? Wstrzymajmy się może sekundkę. Sekundkę, poprosimy Państwa o chwilę cierpliwości. Kuba? Jestem na teraz, słychać mnie lepiej? Teraz lepiej ci słychać. Dobra. Możemy kontynuować. Dobrze. Nie wiem, co było wtedy słychać, no, ale to powiem pokrótce. Tak, działamy w celu wsparcia osób, które potrzebują tej pomocy związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Na dzień dzisiejszy udało nam się już zrealizować w ciągu tego półtora miesiąca działania na terenie województwa mazowieckiego działania takie jak
rozwiezienie obiadów dla 1500 osób, dostarczenie paczek żywnościowych dla 1350 osób. Uszyliśmy i przekazaliśmy potrzebującym 3300 maseczek ochronnych i cały czas szyjemy. Nasze harcerki i harcerze na co dzień szyją, niektórzy ręcznie, niektórzy na maszynach szyją maseczki, które przekazujemy instytucjom, przekazujemy seniorom. Pod opieką mamy około 220 rodzin, którym robimy zakupy i przekazujemy, czy są to zakupy spożywcze, są to zakupy w aptece. Przekazaliśmy około 4,5 tony żywności i produktów tak, do instytucji, które przygotowują posiłki dla potrzebujących na terenie miasta stołecznego Warszawy. Taką mniej więcej statystykę zrobiliśmy, że odebraliśmy około 2100 telefonów właśnie w sprawach działania pogotowia harcerskich harcerek ZHR. Także jest to ogrom działań, a mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Legią tych działań, że te działania będą jeszcze większe i że ten zakres pomocy, który będziemy w stanie świadczyć jako pogotowie harcerzy, będzie jeszcze większy. W tej chwili na terenie Warszawy działa 385 pełnoletnich instruktorów, a nie tylko instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy są gotowi pomagać potrzebującym i nieść tą pomoc. Stwierdzam tę liczbę dotyczącą, statystyki dotyczące na pewno odebranych telefonów, ponieważ Kuba, jego telefon cały czas jest gotowy do odbierania, do dzwonienia, gotowy do pomocy. Kuba jest osobą bardzo zapracowaną. Powiedz mi, nieprzypadkowo jesteś razem z Kasią, ponieważ to, co my możemy wnieść, to właśnie te osoby w formie wolontariatu, które mogą wesprzeć akcję. Jak ty mógłbyś zachęcić te osoby do wsparcia projektu? Dlaczego twoim zdaniem warto bezinteresownie pomagać innym? W taki sposób, jak chociaż wy sprawnie i bardzo zorganizowanie działacie. Tak, jako my jako większość osób, które działa w pogotowiu harcerzy i harcerzy ZHR, instruktorami harcerskimi, którzy wychowują w idei harcerskiej, gdzie przyrzeczenie mówi o tym, że mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieświętną pomoc bliźnim. Jako z doświadczenia jako wychowawca wiem, że najlepszym źródłem wychowania jest przykład własny. Mamy teraz tą okazję pokazać młodszym pokoleniom, które my oddziałujemy, że pomaganie jest rzeczą ważną i daje ogromną satysfakcję. Dzięki takiej współpracy z Legią i dzięki temu doświadczeniu, które zdobyliśmy w ciągu tego półtora miesiąca, który możemy się podzielić z Fundacją Legii, z wolontariuszami, którzy idą działać razem z nami w tych strukturach, które razem teraz tworzymy, będziemy mogli tą ideę pomagania rozszerzyć i zachęcić ogrom ludzi tego, że do pomocy, do niesienia pomocy, pokazania, że pomaganie jest dobre i że daje ogrom satysfakcji, naprawdę jest ważne, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak mamy ją dzisiaj, gdzie nie wiemy, ile to jeszcze wszystko potrwa, a osób, które potrzebują tej pomocy, które szukają tej pomocy, ta liczba się zwiększa, wzrasta, także cieszę się, że możemy nawiązać tą współpracę, że zwiększymy tą liczbę wolontariuszy. Mam nadzieję, że będą nas tysiące i że będziemy mogli pochwalić się naprawdę potężną pracą, którą wykonamy razem i to, że ta pomoc dotrze do dziesiątek tysięcy mieszkańców Warszawy. I na koniec będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę wykonaliśmy świetną robotę. Dziękuję, Kuba. Teraz przekażemy go głos Kasi. Także poproszę, można powiedzieć o wymianę miejsc. Rzeczywiście my teraz zatrzymaliśmy się może na pewien czas na tę konferencję prasową, natomiast cały czas, już od dłuższego czasu pracujemy. Stadion Legii stał się centrum operacyjnym całej tej akcji. I tak jak tutaj rozmawialiśmy, że kluczowe jest oczywiście instytucja wolontariatu i Kasia jako koordynator wolontariatu Fundacji
Fundacji Legii, może nam przybliżyć właśnie, jakie obszary wolontariatu wspierają akcje Gotowi do Pomocy, czyli jak można pomóc? My, jako wolontariusze Fundacji Legii, jako ta wielka legijna drużyna, która teraz wkracza w inne boisko trochę, ale myślę, że równie ważne, będziemy przede wszystkim tymi osobami, które dojdą bezpośrednio do seniorów, ramię w ramię z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Będziemy docierać do seniorów z zakupami, będziemy do nich docierać z ciepłymi posiłkami. Będziemy tymi osobami, które będą za nich niejako na mieście, będą załatwiać ich rzeczy, które oni mogliby sobie zrobić sami, ale teraz nie robią, ponieważ są w domu. Będziemy trochę takimi przedłużeniami ich rąk, ich nóg i mamy nadzieję, że dotrzemy do jak największej liczby seniorów, tak aby ta pomoc, która jest bardzo potrzebna teraz tym osobom, które kiedyś troszczyły się o młodych, teraz doszła do nich i żebyśmy odpowiedzieli właśnie na to. A więc posiłki, zakupy to są te rzeczy, które będziemy przygotowywać dla seniorów na podstawie zgłoszeń, które spłyną przez infolinię, przez nasz telefon pomocowy. Oczywiście wszystko to, tak jak też Państwo widzą, nawet w tym pokoju będzie się działo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zapewniamy każdemu wolontariuszowi środki ochrony osobistej. Każdy wolontariusz, ja tak mam, też mam, każdy wolontariusz zostanie... Każdy wolontariusz zostanie przez nas przeszkolony. Każdy wolontariusz będzie pracował na mocy porozumienia o wolontariacie. Podpiszemy umowę. Wolontariusze będą ubezpieczeni, wyposażeni w identyfikatory. Razem z ZHR-em przygotowywaliśmy te procedury i chcieliśmy też zrobić je tak, przygotować je tak, aby one gwarantowały jak największe bezpieczeństwo tym osobom, które zdecydują się na ten poryw serca, który w tej chwili jest bardzo ważną sprawą, najważniejszą. I ja też myślę, że całe środowisko wolontariackie, które jest w Warszawie, ale i nie tylko, wszystkie te osoby, które w tej chwili trochę zawiesiły na przykład swoje obowiązki przezawodowe, czy szkolne, czy jeszcze inne, dołączą do nas, ponieważ myślę, że to jest taki mecz, gdzie wszyscy gramy do jednej bramki. To jest taki czas, kiedy wszyscy możemy się połączyć we wspólnym celu, patrzeć w jednym kierunku, a jest nas bardzo wielu i myślę, że policzymy się jako środowisko wolontariackie i nie tylko w najbliższym czasie. I rzeczywiście miasto pokryje się tymi osobami, które są gotowe do pomocy, seniorom przede wszystkim. Bardzo dziękuję Ci, Kasiu, za wyczerpującą odpowiedź, za to, że znaleźliście z Kubą czas, bo wiem, że jesteście bardzo zaganiani i zapracowani. Wszyscy, którzy będą chcieli znaleźć informacje o wolontariacie, zapraszamy ich na stronę gotowidopomocy.pl. Tam znajdzie się stosowny formularz, instrukcja i Wasze wszystkie zgłoszenia koniec końców właśnie dotrą do Kasi, która tutaj jest z nami i razem z Kubą będziemy koordynować działania wolontariatu. Bardzo Wam dziękuję i już Was wypuszczam, możecie wracać do pracy. Moi drodzy, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, przypominam po raz kolejny. gotowidopomocy.pl 8009-1916-0, czyli nasz numer główny infolinii pomocowej. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie. Strona legia.com zamienia się na pewien czas w stronę dedykowaną akcji, tak samo z naszymi social mediami. Są podane wszystkie kontakty zarówno dla osób, które potrzebują pomocy, także dla osób, firm, instytucji, którzy będą chcieli dołączyć do akcji. Szykujemy dla Was jeszcze dużo niespodzianek. Bardzo dziękujemy Wam za obecność. Bądźmy wszyscy gotowi do pomocy dla tych, którzy potrzebują nas teraz najbardziej. Widzimy się wirtualnie, myślę, już niedługo. Tymczasem zapraszam Was na gotowidopomocy.pl. Dziękuję za obecność.